Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Admiros, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy grali w grę, która jest dość dziwna, tak osobiście uważam. Zanim zaczniemy składać kanapki, zapraszam was na pierwszy odcinek relacji z PGA 2019, w której to przeprowadziłem wywiady oraz pytałem losowe osoby, czy lubią rosół z ziemniakami. Relacje możecie obejrzeć w telewizji GameToon. Pierwszy premierowy odcinek już jutro w niedzielę 1 grudnia o 18:40. Następne odcinki kolejno 2, 3, 4, 5 oraz 6 grudnia w telewizji GameToon, która jest dostępna na kablówkach UPC, Inea, Toya, ITV, Gembox oraz platformy cyfrowych takich jak WP Pilot oraz Ipla. Tak więc jeżeli chcecie więcej takich dziwnych gierek, to oczywiście napiszcie komentarz z propozycją. Jest to gierka mobilna, która nazywa się Sandwich, czyli kanapka. I ogólnie w tej grze składamy kanapki, więc postanowiłem, że w sumie nie ma żadnych fajnych gier, które mógłbym aktualnie ograć. Brawl Stars się już troszeczkę znudziło, więc szukam takich dziwnych, nietypowych gierek, które można pograć tak powiedzmy na chwilę. I w ten oto sposób właśnie znalazłem grę Sandwich i sobie dzisiaj w nią pogramy. Tak więc mam nadzieję, że łapę w górę zostawicie. No i co, napiszcie koniecznie w komentarzu, jakie jeszcze inne gry chcielibyście zobaczyć, takie dość dziwne, nietypowe. Może sami graliście w jakąś taką dziwną, nietypową grę ze sklepu Play. Możecie podać tytuł właśnie w komentarzu i my sobie to oczywiście sprawdzimy. Tak więc cóż mogę powiedzieć, Sandwich, dobra, zaczynajmy. Więc tak, składamy kanapki, najpierw musimy położyć ser i później składamy. Okej, pierwsza kanapka jest gotowa do zjedzenia. Możemy ją zjeść, naprawdę możemy ją zjeść, spoko, dobra, tak więc zjedzmy sobie tą kanapeczkę. To był poziom pierwszy, wonderful, level complete, tap to continue. Nie dostałem reklamy, dziwne. Dobra, sałata, ser i składamy. Okej, poziom drugi też nie był zbyt trudny, spoko, możemy ją zjeść, tak więc będziemy robić tutaj coraz bardziej zaawansowane kanapki. Okej, dobra, druga kanapka zjedzona, jak ja tu normalnie chyba kozak jestem w tą gierkę, tak mi się wydaje. Poziom trzeci, dobra. Pomidor, sałata, ser i na koniec, dobra, wiem, że już na koniec się kładzie właśnie naszego tosta, czyli chleb. Przynajmniej taki wygląda to, jak taki chleb tostowy. No, dość ciekawie, tak uważam. Dobra, już mamy trudniejsze. Pomidor, sałata, ser i składamy. Okej, możemy ją zjeść. Dobra, to jest level 4, to jest dalej cały czas tutorial. Takie mam wrażenie, że to jest chyba cały czas tutorial. No, ask again. Okej, dobra. Pomidor, sałata, ser i zamykamy. Jest kanapeczka. Poziom 5 ukończony. Jak ja tu idę jak burza normalnie. Wonderful, level complete. Super. Oh shit. Dobra, bo tak, ser, sałata, pomidor, jajko, zrobione, okej, czy w tą grę da się przegrać? Właśnie mówiłem, że będę grał w takie dość dziwne i nietypowe gry i to jest właśnie jedna z nich. Dobra, zjedzone. Super, ukończyłeś poziom, kontynuuj. Oczywiście dostałem reklamę, bo wiecie jak to jest. Dobra, tu już mamy trudniejsze troszkę. Więc tak, cyk, 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 cyk i cyk. Okej, wychodzi na to, że znów ukończyłem ten poziom. Okej, czy te wszystkie poziomy będą takie łatwe? Czy może trafi się jakiś taki super trudniejszy? Cyk. Cyk, cyk, cyk. Zrobione. Dobra, dość dziwnie, bo wydawało mi się, że będzie troszkę trudniej, ale okej, dobra. Może później gierka się troszeczkę rozkręci, przynajmniej na to bym liczył. Dobra, poziom numer 9, to już może być troszeczkę trudniejszy poziom, ale my sobie tutaj poradzimy. Ser, pomidor, cyk i składamy. Kanapeczka zrobiona. Spróbujmy tak zrobić, żeby przegrać, bo tego w sumie jeszcze nie próbowałem, a to może być dość ciekawe. Dobra, spróbujmy zrobić na przykład tak, tak i chyba zepsułem teraz. Tak jest, zepsułem, więc możemy to skipnąć albo po prostu cofnąć. Okej, tak więc zaczynamy od początku. Weźmy tutaj może tak, 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 tak i tak. Dobra, okej, poziom 10 ukończony. Zjadamy, pięknie. Ależ pusty, tap to continue, super. Dostaję jakieś monetki w ogóle. Tu mamy, ej, tu mam jakieś nowe rzeczy. Z tego co widzę, odblokowane 6,41, więc obstawiam, że tutaj będzie można z czasem odblokować ich więcej. Unlock new, za setkę możemy odblokować. Mamy 19 monet, więc trochę za mało niestety. Ale mamy nowe, cebula, okej. Cyk, 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 cyk i cyk. Pięknie, super. Poziom 11 ukończony. Zjadamy kanapeczkę, lecimy z poziomem numer 12. W ogóle, taka ciekawostka dla was, ta gra była jedną z najpopularniejszych gier w sklepie Play, tak więc ludzie lubią robić kanapki, to jestem tego pewien. Więc tak, dobra, zróbmy to w ten sposób, o kurde, to już może być troszeczkę trudniejsze. Spróbujmy tak i spróbujmy tak. Dobra, poziom 12 pięknie został ukończony przez nas.
Zobaczymy, jak pójdzie z poziomem 13. Spróbujemy sobie tak mniej więcej do 20, myślę, że dojść. Może nawet dalej, zobaczymy. Ależ tutaj mamy już stopień zaawansowania troszeczkę wyższy. Cyk, 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 cyk. To chyba nie ma znaczenia, jak tak naprawdę złożę, żeby tylko po prostu ją złożyć. O to w tym chodzi. Okej, poziom 14. Mamy pomidor, sałatę oczywiście. Dobra, zróbmy to tak, tak. Próbujmy zrobić dość nietypowo, na zasadzie takiej. O, też się da. Okej, spoko. Czyli tutaj mamy troszeczkę wyższy poziom trudności, ale dalej jest łatwo. Dalej sobie tutaj daję radę, więc tak naprawdę możemy to robić w ten sposób i w ten sposób robić coraz wyższe kanapki. Tak więc myślę, że nawet sobie troszeczkę dalej dojdziemy. Jest i coś nowego. Co mamy tutaj nowego? Jajko. Czy to jest coś nowego? Chyba jajko tutaj nam teraz doszło, tak mi się wydaje. Chociaż nie, jajko już było. Dziwna sprawa. Dobra, tak, tak. I mamy kolejną kanapkę złożoną. Pięknie. Jak ja tu normalnie chyba jestem mistrzem robienia kanapek. Ja mógłbym robić tutaj normalnie w McDonaldzie sobie. Tak, o, kanapeczki. Okej, okay, let's do it. Okej, okay, tak, tak zrobimy. Tak, 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 tak. I pięknie, kanapka zrobiona i możemy ją zjeść. Pięknie, super nam poszło, że tak powiem. Dość rewelacyjnie. Symulator składania kanapek. No, kto by pomyślał, że coś takiego w ogóle powstanie na telefony. Ale spoko, jest całkiem zabawnie, więc sobie gramy. Jestem ciekaw, czy tutaj można coś jeszcze ciekawszego robić, bo na razie to robimy tylko kanapki, więc to jest troszeczkę już, że tak powiem, nudne. Ale dobra, zróbmy sobie jeszcze jedną kanapeczkę. Może w ten sposób nawet polecimy. Jest zrobiona, pięknie. Nie no, ja tutaj mam po prostu bekę z tej gry, bo no nie spodziewałem się, że... Nie spodziewałem się, że taka gra po prostu kiedykolwiek mnie zaskoczy i powstanie, ale no, szczerze powiedziawszy, jest dość zabawnie. I cyk, zrobiona. Jestem ciekaw, jakie będą tutaj na przykład dalsze poziomy, typu, nie wiem, setny poziom. To by było dość ciekawe. O, mamy coś nowego, mamy paprykę, spoko. Cyk. O, tu już trzeba uważać i patrzcie, pomyliłem się. Kurde, musimy zacząć od początku. Chociaż mogłem dać undo, ale okej, dobra, zróbmy tak, 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 tak. I mamy to zrobione pięknie. Kolejna kanapka do naszej, oczywiście, kanapkowej kolekcji. Super. Myślę, że tak do 30 poziomu nie dalej sobie zagra... O kurde, znowu się pomyliłem. Dobra, trzeba uważać. W robieniu kanapek trzeba być mega ostrożnym. Pamiętajcie. Okej, dobra, czyli tak, tak, tak robimy to w ten sposób. Patrzcie, tutaj składamy kanapeczkę. No i zrobione, super. Tap to continue oczywiście. Bang, 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 bang. Ale to jest łatwe, zobaczcie. Ja tutaj w ogóle nawet nie muszę się za bardzo wysilać. Robię coraz większe, coraz to bardziej skomplikowane kanapki. I co, dostanę reklamę? Zobaczmy. Nie ma reklamy, okej, spoko. Dobra, w ten sposób. To jest taka trochę gra logiczna, ale taka bardzo, bardzo bym powiedział, że prosta, tak na moje oko. Zobaczymy, może dalej będą trudniejsze poziomy. Okej, kolejny poziom, to już 25. Przejdźmy go sobie jak najszybciej. No zobaczcie, można nawet tutaj w ten sposób. Ups. Undo, retry, dobra, okej, popsułem kanapkę, przepraszam, jestem tutaj totalnym... O kurde, to może być trudne, ale spróbujemy. O Jezu, ale nałożyłem teraz tego, dobra. I składamy, jest kanapka kolejna, pięknie. Poziom 26, w ogóle dostajemy impressive, level complete, że jesteśmy tacy fajni. Super jest ta gra, naprawdę polecam, całe 2 na 10 mogę ją ocenić. Tak, tak, come on, czemu to się nie chce zrobić? To jest grane. Ej, coś się stentegowało. Okej, poziom 26, ja go muszę to jakoś przejść. W ten sposób może? No i dobra, udało się. Miałem wrażenie przez chwilę, że coś się zbugowało i po prostu się go nie da przejść, ale na szczęście da się go przejść. 27, dobra, lecimy do 30, nie ma co tutaj ukrywać. Gierka jest, powiedzmy tak, po prostu na jeden raz, jakby ktoś chciał sobie, nie wiem, nudzilibyście się w domu i byście pomyśleli, ale bym sobie pograł w jakąś grę związaną z jedzeniem, co nie, no to możecie sobie na przykład właśnie tutaj poskładać kanapki, tak jak ja, proszę bardzo. Level 28, pięknie ukończony, zjadamy to wszystko, no i super, udało się. 29 teraz, dobra, mam nadzieję, że będzie coś trudnego. Okej, okay, let's go, oczywiście nie ma nic trudnego. Mamy tutaj bardzo proste, oczywiście, kanapeczkę i jest pięknie, kolejna kanapka zjedzona, jak my tutaj jesteśmy bogiem, po prostu kanapek na to wychodzi. 30 poziom, to może być trudne. Nie, żartowałem, tak naprawdę to i tak będzie łatwe, zobaczcie sami. Teraz zrobimy troszeczkę... Działaj.
Ej, bo może tak się nie da, może ja tutaj coś źle robię, czekajcie, coś mi tutaj nie pasuje. Aha, jak jest zbyt wysoko, to się nie da obrócić, na to wychodzi. Cwany, okej. No to powiem wam, że przy 30 poziomie już się zaczyna robić troszeczkę trudniej. O kurde, jajko, dobra, okej, 30 poziom to już jest wyzwanie. 30 poziom to już jest troszeczkę, powiedzmy, małe wyzwanie, ale dobra, my sobie poradzimy z tym. Albo i nie, okej? Może tak? Tak, 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 tak. Oh shit, 30 poziom jest trudny. Okej, dobra, spróbujmy to jakoś przejść. Okej, dobra, chyba już czaję, patrzcie, tak. Tu musimy bardzo ostrożnie. I mamy to, ukończony 30 poziom. Coś nowego sobie tutaj odblokowaliśmy, no nie ma co ukrywać. Od 30 poziomu już się zaczynają większe oczywiście tutaj problemy. Okej, na 30 poziomie dostaliśmy tutaj w zestawie rybę w kanapce, tak więc myślę, że tego na razie sobie nie będziemy przechodzić. Oceńcie grę sami, co o niej sądzicie, czy jest fajna, czy jest na jeden raz, czy chcielibyście w nią może pograć sobie więcej dni. No i oczywiście napiszcie w komentarzu jakieś propozycje gier, które mógłbym tutaj ograć. No i co, myślę, że będę kończył w tym miejscu, mam nadzieję, że się wam podobało, nie zapomnijcie stawić taktycznej łapy w górę. Ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć! Hej ty, wbijaj na G2 z kodem ADMIROS 3% zwrotu, link w opisie, uuuu.